Mogę śmiało powiedzieć, najstarsza w tym turnieju, wielka legenda na kortach Wimbledonu od 1997 roku. Bardzo dziękuję za relację. Paris Saint-Germain, SC Magdeburg, duński Handbold, FC Porto, Dynamo Bukareszt, Telekom Wesprem i RK Zagrzeb będą rywalami Orlenu Wisły Płock w grupie A Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Natomiast w grupie B zagra Łomża Industria Kielce z PiK Seged, broniącą tytułu Barceloną, Celje Piwowarną Laszko, THW Kiel, Nantes, norweskim Elverumem Handball i Olborgiem Handbold. Początek fazy grupowej w połowie września. A w Kopenhadze rozpoczął się 109. kolarski wyścig Tour de France. Zawodnicy mają do przejechania 21 etapów o łącznej długości prawie 3350 km. Oprócz Danii i Francji na trasie imprezy znalazły się Belgia oraz Szwajcaria. Na starcie czterech Polaków: Rafał Majka, Kamil Gradek, Łukasz Owsian i Maciej Bodnar. Pierwszy etap dzisiaj to jazda indywidualna na czas, licząca 13 km i 200 metrów. Wyniki tej próby czasowej będą znane około 19:10, a wyścig potrwa do 24 lipca. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rozmowa Polskiego Radia 24. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Krzysztof Świątek, a gościem Polskiego Radia 24 jest poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Nowej Lewicy, Marek Balt. Dzień dobry, panie pośle. Witam panie redaktorze, witam radiosłuchaczy. Panie pośle, gdyby pan negocjował z przedstawicielem jakiegoś dużego koncernu umowę o wartości 161 miliardów złotych, to jaką formę kontaktu by pan wybrał? Na pewno bym musiał przeprowadzić analizę tego kontraktu, a później formalną wybrałbym drogę. Ale ja mówię o... Ale ja mówię o formie kontaktu, w sensie rozmów z przedstawicielem koncernu. No tak, ale no tak. Wie pan, ja prowadziłem szereg kontraktów. Może nie na 160 milionów, ale na kilkadziesiąt milionów na pewno. Ja nie mówię o milionach. Były formy panie pośle, 161 miliardów, nie milionów. Okej. No tak, ale ja mówię o milionach. Zawsze to były formy oficjalne do kontaktu, w zależności od specyfikacji, od tego, czego dotyczyła ta umowa. Ale jak pan dopinał ten kontrakt, to pan spotykał się bezpośrednio, czy jakoś na odległość, wymiana korespondencji przez pocztę? Nie, to zawsze były oficjalne formy kontaktu, zawsze to były formalne listy, formalne przetargi. A bezpośrednio pan nie rozmawiał? Nie, nie rozmawiałem. Czy nie ma potrzeby bezpośrednich kontaktów przy zawieraniu wielomilionowych kontraktów, tak, umów? Wie pan, w zależności jaką pan wybierze formę, jeżeli wybierze pan formę w trybie zamówień publicznych, to pan ma szereg możliwości. Może pan przeprowadzić przetarg, może pan przeprowadzić wcześniej rozmowy z wieloma podmiotami, żeby poznać na przykład technologię różnych produktów, które chce pan osiągnąć, a na końcu jednak jest potrzeba przeprowadzenia przetargu. A negocjował pan te wielomilionowe kontrakty przez komunikatory, na przykład przez WhatsAppa albo przez Messengera? Nie, nigdy. Jest to zabronione przepisami prawa. O, to ciekawe. Zabronione przepisami prawa. Taką formę kontaktu wybrała szefowa Komisji Europejskiej, kiedy negocjowała właśnie ten kontrakt o takiej wartości, jak mówiłem, 161 miliardów złotych. To w przeliczeniu, bo to 35 miliardów euro, jak podawały agencje informacyjne, z szefem Pfizera. No, wie pan, pytanie brzmi, czy zachowała wszystkie procedury. Ja sobie przypominam, że polski rząd... To pan przed chwilą powiedział, że taka forma, negocjacji jest niezgodna z prawem. To zakładam, że z europejskim też. Tak, no wie pan, no, to źle pan zakłada. Aha. Tak samo i polski rząd doprowadził do sytuacji, w której można było zawierać umowy bez przetargu w czasie pandemii. Przyjęto taką ustawę, która zwolniła funkcjonariuszy publicznych z przeprowadzania przetargu. Ja byłem obowiązany do zachowania formy przetargu i stosowałem się do tego prawa. Ale jeśli jest sytuacja nadzwyczajna i organ nadzorczy dokonuje zmiany przepisów prawa,
Parlament Europejski dokonał takich zmian, polski Sejm dokonał takich zmian, no to jeżeli ktoś negocjuje to w sposób dopuszczony przepisami prawa, to może to zrobić. Tylko, że widzi pan, panie pośle... do zachowania przepisów prawa. Tylko tylko widzi pan, do tego naruszenia przepisów prawa dopatrzyła się najwyraźniej rzeczniczka praw obywatelskich Unii Europejskiej, Emily O'Reilly, która domaga się od Komisji Europejskiej wyjaśnień. Tu nie chodzi o przetarg, bo zwolnienie z przetargu mogło nastąpić. Tu chodzi o to, żeby zachować jakiekolwiek dokumenty, że z tych negocjacji, zapisanych warunków i tego na przykład, jeżeli jakaś duża partia, no tutaj było prawie blisko 2 miliardy dawek szczepionek na COVID-19, nie zostanie wykorzystana. No, rzeczniczka praw obywatelskich Unii Europejskiej wskazuje, że coś tu jest nie tak, a wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova mówi, no to był komunikator internetowy, nie zachowały się te dialogi, no bo to przecież znika. No, panie redaktorze, jeśli pan sądzi, że będę bronił przewodniczącą Komisji Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie, no to nie będę. Ja nie byłem zwolennikiem pani von der Leyen, jak i Lewica. To był jakiś kompromis, ale przypomnę, że EKR poparł, czyli PiS poparł panią von der Leyen. A akurat ja przytaczałem, przytaczałem, panie pośle, tylko argumentację o tych komunikatorach, to właśnie broniąca pewno, pani von der Leyen, Vera Jourova, jej zastępczyni. Mhm. Nie znam tej wypowiedzi. Myślę, że ta cała sytuacja powinna zostać zweryfikowana, sprawdzona, czy nie doszło do naruszenia przepisów i na spokojnie powinna zostać rozstrzygnięta. Nie, pytam, zacząłem od tego... różnych osób można traktować po prostu jako ich prywatne opinie. Właśnie, jako prywatną opinię. To czy w takim razie pan się zgadza z rzecznikiem rządu Piotrem Millerem, który mówi, że prywatną opinię też pani Vera Jourova wygłosiła, jeżeli chodzi o kwestię planu odbudowy, czy raczej tego, czy nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym wypełnia warunki postawione przez Komisję Europejską. To też pan uważa, że to była wypowiedź prywatna? Tak, uważam, że to jest jej prywatna opinia, ponieważ Komisja Europejska w tej sprawie nie wydała oficjalnego stanowiska. Wiele osób w tej sprawie się wypowiada z troską. Ja też się wypowiadam z troską, ponieważ uważam, że polski rząd, większość w parlamencie, w mojej ocenie zbyt pochopnie i mało ostrożnie podjął decyzję, mającą na celu wypełnienie tego kamienia milowego dotyczącego praworządności w Polsce. Propozycje Lewicy, które Lewica zaproponowała, w mojej ocenie wyczerpywały zobowiązania, które podjął premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z panią von der Leyen, a może się okazać, że te decyzje, które podjęło Prawo i Sprawiedliwość razem z Solidarną Polską, tych zobowiązań nie wypełnią. No zobaczymy. No ja ostrożnie czekam. Liczę, że te pieniądze, które wynegocjował Mateusz Morawiecki, jak najszybciej trafią do Polski, bo one są bardzo potrzebne. I mam nadzieję, że polski rząd nie popełni kolejnego błędu. Pan poseł mówi, że te pieniądze są potrzebne, no a pana kolega z Nowej Lewicy nie tak dawno, Robert Biedroń, głosował za tym, żeby Polsce tych środków nie przyznawać. Rozmawiacie w gronie Nowej Lewicy? Bo wydaje się, że są duże rozbieżności, nie tylko zresztą w tej sprawie. Rozmawiamy i mamy w niektórych sprawach różne stanowisko. Ja od samego początku wzywałem do tego, żeby te pieniądze jak najszybciej trafiły do Polski. Nawoływałem i Prawo i Sprawiedliwość do tego, żeby szybko w Polsce ratyfikować ten projekt. Przekonywałem kolegów do ratyfikacji w polskim parlamencie tego projektu, tych środków dla Polski. I cały czas moje stanowisko się nie zmieniło. Ludzie mają w tej sprawie różne stanowiska. Nowa Lewica składa się z dwóch formacji w tej chwili, które mają trochę różne spojrzenie na różne sprawy. A czy pan zorganizował może, bo akurat w tej sprawie w Sejmie, no pan jest posłem do Parlamentu Europejskiego, ale w Sejmie Lewica jak jeden mąż głosowała przeciwko budowie zapory na granicy polsko-białoruskiej. Pan w Radiowej Trójce mówił nie tak dawno, że brakowało panu wiedzy i przyznał się do tego, że zmienił nastawienie w tej sprawie, no ale nie wszyscy zmienili. Właśnie nie zmienił zdania chociażby Robert Biedroń czy Sylwia Spurek, upominająca się o zwierzęta, które zresztą będą miały przęsła do przechodzenia przez tą... Już mają, bo przecież ta zapora została wybudowana. Czy pan może jakąś taką pogadankę by zrobił na ten temat dla swoich kolegów? Ale ja nie jestem... Panie redaktorze, ja nie jestem od pogadanek. Ja jestem normalnym członkiem partii. Nie no wie pan, ale pan powiedział, że brakowało panu, że brakowało panu wiedzy. No to wychodzi na to, że pana koleżankom i kolegom też brakuje wiedzy. Tylko pan już tę wiedzę zdobył. Czy im brakuje? Może oni, nawet posiadając wiedzę, którą mają obecnie, mają takie stanowisko, jak mieli poprzednio. Moje stanowisko się zmieniło.
W mojej ocenie cała sytuacja na wschodzie jest bardzo niebezpieczna dla Polski. Ona jest nadal bardzo niebezpieczna i w mojej ocenie jeszcze przez wiele miesięcy będzie bardzo niebezpieczna. Musieliśmy zadziałać, żeby zatrzymać napływ imigrantów nasyłanych i sprowadzanych specjalnie przez Rosję i Białoruś na granicę białorusko-polską. Nie wiedziałem o planach inwazji rosyjskiej na Ukrainę, a z tego, co mówił Mateusz Morawiecki, on już we wrześniu czy pod koniec ubiegłego roku wiedział o podobnych planach, o możliwości, o zagrożeniu. Więc z tej perspektywy rozumiem działania, które podjął polski rząd, ale no nie byłem informowany w tej sprawie. Szkoda, że nie zwołano Rady wszystkich partii politycznych, Rady Bezpieczeństwa przez prezydenta i prezydent też nie poinformował o pewnych faktach, o możliwościach, o ryzykach. Panie pośle, tylko ja nawiązuję do miejsca, w którym pan pracuje, może by wsparła. W którym pan pracuje na co dzień. W Parlamencie Europejskim, no pan mówi, że są dwie partie. No okej, mogą być dwie partie, no ale wy działacie wspólnie, powinniście koordynować się na pewne działania. Jeżeli Sylwia Spurek upomina się o faunę i florę w kontekście budowy zapory na granicy, To pan może powinien wyjść na tę trybunę Parlamentu Europejskiego i zareagować. Albo i inni przedstawiciele socjaldemokracji, którzy mówią o rysiach, o łosiach, a tymczasem wojna się toczy i Białoruś może być wykorzystana. To pan może powinien z perspektywy socjaldemokracji trochę naświetlić tę sprawę z innego punktu widzenia. Pani Sylwia Spurek nie jest już członkiem Lewicy, odeszła do Partii Zielonych. Część polityków ma wrażliwość, która no, zmusza ich do wypowiadania się w taki inny sposób. Ja też uważam, że ochrona rysi, łosi i wielu zwierząt jest bardzo istotna, zwłaszcza, że te zwierzęta są bardzo zagrożone. Nie słyszałem w trakcie pracy nad projektem budowy zapory o tym, żeby polski rząd jakoś bardzo troszczył się no o nie, te no to, zwierzęta. No to niedobrze, że pan nie słyszał, bo właśnie było, jest to zapewnione. Są specjalne przerwy w tej zaporze po to, żeby te zwierzęta przechodziły. Także jest to zapewnione zgodnie ze standardami. Nie było to... Panie redaktorze, śledzę debatę i dyskusję polityczną. Nie był ten temat poruszany publicznie przez stronę rządową. Dzisiaj widząc, jak sprawa wygląda, uważam, że ta zapora jest bardzo potrzebna Polsce. Zapoznałem się również z zaporami, które zbudowali Hiszpanie, które zbudowały inne kraje europejskie, Europy Południowej i uważam, że w tej sytuacji ta zapora nie chroni nas przed wojną ze strony Białorusi czy ze strony Rosji, ale zmniejsza ryzyka dotyczące przesyłania do nas ludzi niebezpiecznych i odciąża polskie wojsko od pilnowania polskiej granicy. Polskie wojsko może zająć się innymi projektami, choćby szkoleniem ukraińskiego wojska i ćwiczeniem na manewrach razem z innymi krajami NATO. Mówił Marek Balt, poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Nowej Lewicy. Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest godzina 16:47. Światopogląd. Dzień dobry Państwu, Antoni Opaliński, Światopogląd. Zapraszam. Ta historia nie mogła się tak łatwo skończyć. Prezydent Turcji Erdoğan zażądał na zakończenie szczytu NATO w Madrycie konkretnej listy 73 osób, które władze tureckie uznają za terrorystów i które przebywają w Szwecji i które są związane z kurdyjskimi organizacjami i mają zdaniem Turków być dostarczone do Turcji, bo inaczej turecki parlament wcale nie ratyfikuje zgody na rozszerzenie Paktu Północnoatlantyckiego. Oczywiście możemy uznać, że Turcja stosuje taką taktykę. Najpierw stawia bardzo wysokie żądania, a potem dochodzi do jakiejś formy kompromisu. Ale tak czy inaczej wygląda na to, że tak łatwo ta historia się nie skończy. A w ogóle jak to się stało, że Turcja jednak zgodziła się na rozszerzenie, przynajmniej wstępnie turecki prezydent zgodził się na rozszerzenie Paktu Północnoatlantyckiego o dwa kraje Europy Północnej. Przypomnijmy, jeszcze kilka dni temu również tutaj na antenie Polskiego Radio 24 większość obserwatorów uważała, że jednak do tego nie dojdzie. Tymczasem na szczycie prezydent Biden publicznie dziękował prezydentowi Turcji za uratowanie
tej sprawy na szczycie. No więc mogłoby się wydawać, że wszystko dobrze się skończyło. Ale co za tym tak naprawdę się kryje? Myślę, że w kilku audycjach spróbujemy zajrzeć za kulisy tej sprawy. No bo Turcja, jak widać, jest w polityce natowskiej i międzynarodowej istotna. Gościem Polskiego Radia 24 jest pan Paweł Rakowski, komentator polityki bliskowschodniej. Halo? Dzień dobry państwu. Dzień dobry panu. Tak pan brzmi, jakby gdzieś pan się wydobywał z jakiejś wody. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. Proszę nam powiedzieć, co my w tej chwili wiemy o okolicznościach tej zgody, wstępnej zgody przynajmniej Ankary na rozszerzenie NATO. No cóż, żądania tureckie były o wiele większe, to znaczy przede wszystkim chodziło o kwestię zdjęcia embarga amerykańskiego na turecką, na technologię wojskową, jak i też modyfikację F-16, jak i też F-35.